Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście witam jak zwykle bardzo serdecznie, ale drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, tym razem witam na początku nowej pory roku, a mianowicie na początku jesieni. Zakończyło się lato. Myślę, że była to dobra pora roku, było dużo słońca, było dużo deszczu, było dużo też takich różnego rodzaju atrakcji, nie zawsze takich korzystnych, no ale cóż, takie jest życie i takie na pewno ono pozostanie. W każdym razie nowa pora roku, jesień, to właśnie pora, która w jakiś sposób nas mobilizuje do tego, żeby zastanowić się nad przemijaniem, nad sensem naszego życia. Popatrzmy, już widać te szumiące liście na drzewa, które zmieniają barwę, które spadają na ziemię. Słychać już właśnie w powietrzu takie zupełnie inne prądy. Widać też te kwiaty jesienne, które tutaj Państwo widzą na ekranie. To wszystko jest dowodem na to, że mamy jesień i że też ta jesień mobilizuje nas, byśmy zastanowili się nad naszym życiem, nad jego przemijaniem. Tak jak przemija postać tego świata, tak jak przemija poszczególne pory roku, tak właśnie przemija nasze życie. Nie jest to łatwa refleksja, ale kochani, warto zdobyć się na tego rodzaju refleksję, bo tego na pewno nie można zrobić w maju czy w czerwcu, wtedy, kiedy jest radośnie, ciepło i oczywiście kiedy człowiekowi, jak to się mówi, aż się chce żyć. A właśnie te ptaki, choćby krzyczące, czy te wrony, czy te jakieś tam jeszcze inne, już takie jesienne, uskrzydlone właśnie żyjątka, one nas w jakiś sposób mobilizują do takiej zadumy. Kochani, no właśnie, kończy się miesiąc wrzesień, a więc pierwszy miesiąc nauki w szkole. Już wkrótce rozpoczniemy drugi miesiąc nauki w szkole, miesiąc październik. Rozpoczniemy go pierwszego w najbliższy piątek. Oznacza to, że nowy miesiąc, który wkrótce rozpocznie się, będzie miesiącem, owszem, w pełni jesiennym miesiącem, ale proszę Państwa, będzie to miesiąc różańca. Będzie to miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej, dlatego już dzisiaj zachęcam do tego, żeby odszukać ten różaniec. My gdzieś go mamy, tak jak Pismo Święte gdzieś leży na półce czy w szufladzie. Podobnie różaniec, może w kieszeni, może na jakimś tam jeszcze innym miejscu, ale proszę, naprawdę bardzo proszę, żeby do tego różańca się dobrać już od najbliższego piątku, że tak powiem, wziąć się w tej materii do modlitwy. W kościele, nabożeństwa różańcowe, czy w domu, czy w gronie rodzinnym, czy osobiście, czy na paluszkach, czy na paciorkach, nieważne. Ważne, żeby podkreślić właśnie ten miesiąc, który rozpoczniemy poprzez to, że zakochani jesteśmy w różańcu, że zakochani jesteśmy w tej, która do tego różańca zachęca, bądź też wzywa. To Matka Boża. Matka Boża, Królowa Różańca wzywa nas, odmawiajcie różaniec właśnie w swoich objawieniach. To właśnie ten najbliższy miesiąc, który rozpoczniemy, póki co jesteśmy jeszcze we wrześniu i niech właśnie ten wrzesień też dobrze się zakończy. No, oczywiście wkrótce też rozpocznie się nowy rok akademicki. Życzę wszystkim studentom, wszystkim, którzy rozpoczną tego rodzaju naukę, żeby weszli z nadzieją w ten nowy etap pracy o tytule 2021-2022. Kochani, jak powiedziałem, dzisiejsza niedziela jest to właśnie 26 września, jest to też 26 niedziela zwykła, ostatnia niedziela miesiąca września i gdy będziemy, bądź też gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Marka. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Apostoł Jan rzekł do Jezusa: Nauczyciel, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak Twoje imię wyrzuca złe duchy i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami. Lecz Jezus odpowiedział: Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczynił cud w moje imię, nie będzie mógł zaraz źle mówić o mnie. Kto bowiem jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeżeli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż dwiema rękami pójść do piekła. Jeżeli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeżeli twoje
oko jest dla Ciebie powodem grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla Ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie. Kochani, słowa bardzo trudne, bardzo może nawet troszeczkę i niezrozumiałe i może troszeczkę też nierealne. No bo zobaczmy, gdybyśmy tak dosłownie potraktowali dzisiejsze słowa Chrystusa, to byśmy naprawdę mieli ogromne problemy. No oczywiście Chrystus najpierw mówi o tym, żebyśmy byli ludźmi, którzy nie gorszą, jako ludzie dojrzali, żebyśmy nie byli powodem grzechu dla dzieci. Właśnie tutaj nasza postawa ma być postawą taką odpowiedzialną. Mamy dobrze przykład dobry dawać, mamy dobrze wychowywać. My jako księża, wy jako osoby świeckie, jako rodzice, jako nauczyciele. A kto by stał się powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą? Uwaga, lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi niż i wrzucić go w morze. Straszna rzecz. Oczywiście jest tutaj pewnego rodzaju taka przenośna, pewnego rodzaju obraz, ale ten obraz świadczy o tym, jak Chrystus poważnie traktuje dzieci i jak wymaga właśnie od nas, byśmy też te dzieci poważnie traktowali. Poza tym ta druga taka przenośna, drugi obraz o tym, że jeżeli nasza ręka jest powodem grzechu, to mamy ją odciąć. Jeżeli oko jest powodem grzechu, mamy je wyłupać. Jeżeli noga jest powodem grzechu, mamy też tę nogę odciąć. Kochani, ja zawsze mówię tutaj w ten sposób. Gdybyśmy mieli tysiące rąk, byśmy już dawno wszystkie te ręce sobie poobcinali, bo ileż to razy właśnie te ręce były powodem grzechu. Gdybyśmy mieli tysiące oczu, byśmy dawno już te oczy powypływali, bo ileż to razy właśnie te nasze oczy były powodem grzechu. Gdybyśmy mieli tysiące nóg, już dawno byśmy sobie te wszystkie nogi poobcinali, bo ileż to razy te nasze nogi prowadziły nas nie tam, gdzie trzeba, ileż to razy one były właśnie powodem do grzechu. Dlatego właśnie ta przenośnia, ten obraz jest oczywiście obrazem, który świadczy o tym, że Chrystus od nas domaga się, byśmy byli odpowiedzialni we wzroku, byśmy byli odpowiedzialni w naszych gestach, w naszych dłoniach, byśmy byli odpowiedzialni za nasze nogi, byśmy szli zawsze tam, gdzie jest dobrze, byśmy szli zawsze tam, gdzie jest to właśnie, co nazywa się Bogiem, co nazywa się otwartością na Boga, byśmy nigdy nie szli do grzechu, byśmy nigdy nie powodowali właśnie grzechu, jak powiedziałem, czy naszymi oczami, czy naszymi nogami, czy naszymi rękami. Zostańcie z Bogiem.